możemy przyjechać 17. Olimpiadę Przedszkolaków. Serdecznie witamy, szczególnie najmłodsze dzieciaczki, 3-4-letnie. I zgodnie z ceremoniałem olimpijskim zaczniemy od ściągnięcia flagi olimpijskiej na maszt. Flagę wnoszą Maja Litkowska, Bartek Byszuk, Lena Androsiuk, Jakub Zalewski. Prosimy bardzo. Pochodnie wniosą Kuba Gałabuda i pani dyrektor przedszkola, pani Joanna Oleszczuk. Brawa! Apel olimpijski odczyta uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu, Kinga Zając. Słowa te, jak co roku, kierujemy do wszystkich, którym bliski jest sport. Niech również tegoroczne Dni Olimpijczyka będą okazją do przypomnienia pięknych kart polskiego sportu, które swymi osiągnięciami zapisali nasi wybitni reprezentanci, mistrzowie, medaliści i uczestnicy wszystkich dotychczasowych igrzysk olimpijskich. Apelujemy do polskiej młodzieży, jej rodziców i nauczycieli o jeszcze większe zainteresowanie sportem i jego popularyzacją oraz stworzenie lepszych warunków do jego uprawiania. Liczymy przy tym na wsparcie ze strony władz państwowych i samorządów wszystkich szczebli oraz życzliwych ruchowi sportowemu sponsorów. Jesteśmy w kraju katolickim, więc zawsze wszystkie działania w imię Boże. Nawet ci, którzy mają nieraz inne wyznania, ale trzeba pamiętać jedną rzecz, że to wszystko dla Pana Boga, Pan błogosławi dla wszystkich, więc rozpocznijmy w imię Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W intencjach Waszych, wakacje się zbliżają, dla dzieci, naszych rodzin, naszej szkoły, wszystkich tutaj zebranych, polecamy wszystkie nasze intencje Panu Bogu. Moi drodzy, mali albo troszeczkę więksi olimpijczycy, bo tak o Was możemy mówić już w tej chwili, po raz kolejny się spotykamy tutaj przy pięknej szkole na wspaniałych grach i zabawach, nie tylko sportowych. Moi drodzy, ja Wam życzę dzisiejszego południa i popołudnia bardzo udanego tutaj, wspaniałych zabaw, wspaniałych gier, takiej fajnej rywalizacji, w duchu oczywiście przyjaźni. Już widzę, że są emocje, chęci do rywalizacji. Chciałbym Państwa serdecznie powitać, życzyć dla naszych najmłodszych uczestników Olimpiady Przedszkolaków wielu sukcesów. Każdy, kto przystąpi do rywalizacji, taki już odnosi. No i wielu przyjemnych wrażeń i emocji. 17. Olimpiadę Przedszkolaków, 4. Już Olimpiady Przedszkolaka. Cieszy się ona dużym poparciem władz i dużo dzieci zawsze uczestniczy w tej olimpiadzie. Także wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i wprowadzamy coraz to nowe jakieś imprezy, żeby urozmaicić mieszkańcom Terespola ten zakres imprez sportowych i rekreacyjnych. Dzisiaj mamy 19 punktów do przejścia. Jest sporo dzieci, dlatego musieliśmy dość dużo tych punktów zrobić, żeby w miarę szybko to i sprawnie szło. No jak widzicie, tutaj to mamy i skoki, mamy rzuty, mamy strzały piłką do bramki, mamy różnego rodzaju konkurencje sprawnościowe, tak jak mamy szczudła, mamy tak zwane narty, mamy rzuty do celu. Także tych imprez jest dość sporo. Każdy w workach, przejście w tunelu, mamy też kolorową szarfę. Staramy się dopasować te konkurencje do poziomu, bo wiadomo, że to są dzieci mało, od 3 do 6 lat. Także nie możemy zbyt skomplikowanych i długich
konkurencji przeprowadzić. Fajnie to wygląda. No cieszymy się bardzo, zresztą jak widzicie tutaj, to jest sporo rodziców, bo to najmłodsze pociechy zawsze mają największe, tak, najwięcej fanów. Mamy 9, to jest około 200 dzieci, niecała 200, 197 dokładnie, chociaż w 100% na pewno wszystkich nie ma. Ale po raz 17 się spotykamy na Olimpiadzie Przedszkolaka, którą organizuje wcześniej Liceum Ogólnokształcące, w tej chwili już Klub Olimpijczyka od kilku lat. Także no, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo impreza wspaniała, dzieci się świetnie bawią. A tym bardziej, że w tym roku no, taka impreza akurat zbiegła się z mundialem, z setną rocznicą niepodległości, więc stroje w barwach narodowych, no i cała oprawa, także myślę, że się świetnie wszyscy bawią. Wiemy, czym jest olimpiada. Olimpiada to jest przede wszystkim wielkie wydarzenie o charakterze sportowym co 4 lata, ale jednocześnie jest to święto sportu, święto młodych ludzi, święto całego świata. Ja się cieszę, że w Terespolu znalazłeś kilku społeczników tutaj na czele z panią Krystyną Pucer, która tak się zaangażowała w stworzenie klubu olimpijczyka, że mało, że się to udało, ale do Terespola praktycznie nie ma imprezy o charakterze sportowym, młodzieżowym. W tej chwili był bieg przyjaźni, mieliśmy okazję gościć trzech olimpijczyków, trzech medalistów olimpiady z Polski. Wydarzenie naprawdę bardzo poważne. Na biegach katyńskich, na biegach przełajowych, na licznych imprezach w Terespolu zawsze przyjeżdżają do nas olimpijczycy, co jest dla nas wielką sprawą i to jest zasługa między innymi pani Krystyny Pucer. Przed nią chylimy czoła naszych wspaniałych zawodników, którzy zdobywali medale, czy to brązowy, srebrny czy złoty, jest naprawdę niewielu w skali kraju, a kraj to bardzo dużo gmin, bardzo dużo miast i miejscowości, a jak do nas przyjeżdża po kilku olimpijczyków, jest to fajna rzecz. Olimpiada przedszkolaków cieszy serce, że młodzi garną się do sportu. Tak jest, piękna sprawa. Olimpiada przedszkolaków po raz kolejny w Terespolu to są gry, zabawy w takiej fajnej, miłej, przyjacielskiej atmosferze rywalizacji.